Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Prosto na zgrupowaniu w Toruniu. Jest z nami Justyna Święty-Ersetic. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam Cię na przejażdżkę. Chodź, trochę odpoczniesz wreszcie. Z przyjemnością. W zeszłym roku miały być Igrzyska Olimpijskie w Tokio. I ich nie było. Niestety nie było, zostały one przełożone na Pamiętasz ten rok. Pamiętasz ten dzień, kiedy się dowiedziałeś, że ich nie ma? Pamiętam. Popłakałaś się? No, muszę się przyznać, że tak. Było mi bardzo przykro, że jednak taka decyzja zapadła. No ja łudziłam się, myślę, do samego końca, że jednak się odbędą. Jak bardzo i dlaczego tak bardzo pokrzyżowało to Twoje plany treningowe? No wiesz, formę się często buduje w zależności od dyscypliny też, ale są okresy przygotowawcze 3-letnie do startu na igrzyskach. Mhm. Wiem, że nie u Ciebie akurat, nie w biegach, ale czy przesunięcie tej imprezy o rok zburzyło Twój cały plan, czy po prostu, no wiesz, że musisz zrobić to jeszcze raz? No ja raczej podchodzę do tego właśnie w ten sposób, że wiem, że jeszcze raz muszę przepracować to wszystko, ale nie ukrywam, że wolałabym, żeby te igrzyska odbyły się w terminie, w takim, jakim miały. Byłyśmy na fali z imprezy, na imprezę przywoziłyśmy te medale, byłyśmy wszystkie zdrowe, sezon halowy no, był dla nas rewelacyjny, także aż się chciało, żeby to zakończyło się właśnie igrzyskami. Niestety tak się nie stało, ale dalej w to wierzymy bardzo mocno, że jeśli tylko będzie zdrowie, no to po prostu to marzenie przełożyłyśmy na ten rok i uda nam się je w tym roku spełnić. Ale wiesz, że oczekiwania rozbudziłyście i dałką, wicemistrzostwem i tą formą, jakby, która rosła do 2020. Jak to wygląda teraz? Jak Ty czujesz? No, jeszcze jesteś przed 30, ale już masz doświadczenie sportowca. Masz. Co Ty czujesz? Jaką Ty masz intuicję sportowca w sobie? To jest... Nienawidzę zadawać pytania sportowcom, jak forma, no. Ale jak forma? Myślę, że jest bardzo dobrze. No jeszcze nie miałam okazji się sprawdzenia na dystansie 400 metrów, ale myślę, że... Jeśli bieg się ułoży dobrze, bo to wiadomo, na hali różne rzeczy się dzieją podczas biegu, to powinno być rewelacyjnie, ale no, ja tutaj nie chcę składać jakichś deklaracji i tak dalej, bo to jednak mimo wszystko zawsze zawody weryfikują. Igrzyska bez kibiców, to ma sens czy nie ma sensu? Myślę, że jeśli mamy wybór, czy się odbędą z kibicami, bez kibiców, a w ogóle, no to wiadomo, że lepiej, żeby się odbyły, ale miałam możliwość już startowania bez publiczności i no, myślę, że jest to przykre, nie jest to, co być powinno. Jednak kibice też nas niosą, dodają takiej siły, no, przeżywają, kibicują nam, więc jest zawsze krzyk, ta werwa na tej hali, coś się dzieje, a tutaj, no, wychodzimy na start, ok, dobiegamy, fajnie było, do widzenia i nic się nie dzieje. No jest to takie, myślę, smutne. No właśnie, nie ma się z kim cieszyć nawet. To trzeba szukać kamery i podbiegać. Tak, wow, super. Jakiś układ jak na TikToka, tak, wiesz, tak. Przygotować wcześniej. Bo to wy jesteście jak aktorzy teatralni. Pracujecie dla ludzi. Ja wiem, że większość ogląda Was w telewizji. Nieporównywalna większość niż na stadionie na żywo. Ale ten kontakt, to co mówisz, to też wpływa motywująco, że ktoś jest na miejscu i na Ciebie patrzy. Jak najbardziej. Ja zawsze, trener powtarza nawet, że jak jest kamera na treningu, to mnie to gdzieś motywuje i lepiej wtedy biegam, więc on powiedział, że codziennie, by ktoś mógł mnie nagrywać na treningu i wtedy te Panowie, czasy... Zadanie jest, musimy przy tej części przyjeżdżać. Tak. Wtedy te czasy są szybsze, no ale myślę też, że no, zawody, no to jest właśnie atmosfera tych kibiców, ludzi, którzy nam kibicują i jeszcze jak jest rodzina na trybunach, no to już jest w ogóle rewelacja i wtedy naprawdę się super biega.